Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej Coraz bliżej Polski cyfrowej. Wspólna sprawa, wspólny cel. Jest to konferencja prasowa wspólna Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Poczty Polskiej S.A. i Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe NWELO. Witam bardzo serdecznie panów prezesów i jako pierwszego o zabranie głosu poproszę prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pana Piotra Wojciechowskiego. Dzień dobry Państwu, witam szanownych kolegów. Chcielibyśmy w dniu dzisiejszym w obecności Państwa podpisać porozumienie stanowiące pewien charakter listu intencyjnego współpracy między spółką PWPW, Pocztą Polską i jej spółką zależną NWELO, która ma za zadanie zainaugurować naszą ścisłą współpracę w nowym obszarze związanym z cyfryzacją Polski. Jak Państwo możecie wiedzieć z historii naszej współpracy wieloletniej, jesteśmy jednym z wieloletnich, znaczy Poczta Polska jest jednym z wieloletnich i bardzo ważnych dla nas klientów z tej racji, że to spółka PWPW produkuje znaczki pocztowe zlecane nam przez Pocztę Polską, a także w ramach pewnych wzajemnych relacji i zacieśnienia kooperacji my z kolei korzystamy z usług pocztowych charakterystycznych dla tego operatora i dedykujemy je swoim klientom w ramach wykonywania innych działalności gospodarczej. Ta płaszczyzna związana z cyfryzacją Polski, pewnym programem, który został zapoczątkowany w tym roku, jest taką nową płaszczyzną, bardzo nowoczesną, związaną ze usługami, z naszymi możliwościami, które spółka PWPW oferuje poczcie i na zasadzie wzajemności przy wspólnych pewnych pomysłach, o których w późniejszym czasie opowie pan Robert Malicki, który nadzoruje pion IT w PWPW, w sposób precyzyjny wam określi. Także oddałbym koledze tutaj głos, potem panu Robertowi Malickiemu i w państwa obecności byśmy te porozumienie podpisali. Także bardzo proszę, prezes Poczty Polskiej S.A., pan Przemysław Sypniewski. Bardzo proszę. Dziękuję pani, panie prezesie, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za możliwość podpisania tego porozumienia, że udało nam się je wynegocjować. Pan prezes Wojciechowski powiedział, że poczta bywa klientem PWPW. PWPW bywa także klientem Poczty Polskiej, ale chciałbym o naszej relacji raczej mówić, że jesteśmy partnerami, a nie klientami. I to porozumienie jest też dodatkowym tego dowodem. Ze strony Poczty Polskiej i ze strony naszej spółki zależnej, jakim jest NWELO, która odpowiada w naszej grupie za usługi cyfrowe, to jest kolejny krok w widzeniu strategicznym naszej grupy pocztowej. Jak Państwo wiecie, od 458 lat Poczta Polska łączy ludzi i teraz także będzie łączyć ludzi w sposób najbardziej nowoczesny, a mianowicie cyfrowy. Niedawno podpisaliśmy umowę o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. To, że w tej chwili podpisujemy kolejne porozumienie związane z tym tematem z PWPW, jest elementem naszej strategii, w której chcemy się stać nie tylko narodowym operatorem logistycznym, ale również narodowym operatorem cyfrowym. I to jest początek naszej drogi i też panu prezesowi Wojciechowskiemu za to dziękuję. Teraz bardzo poproszę pana prezesa Pawła Usidusa, prezesa Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe NWELO. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo się cieszę, panowie prezesi, że siedzimy tutaj przy tym stole i dokonujemy kolejnego kroku w etapie rewolucji, w historycznym etapie cyfryzacji państwa polskiego. Po porozumieniu, które zostało podpisane przez NWELO z Ministerstwem Cyfryzacji, mamy kolejnego partnera, jeżeli chodzi o cyfryzację, z którym będziemy budować państwo cyfrowe. Będziemy kontaktować obywatela z urzędem, z każdą jego najmniejszą częścią, z gminą, z urzędem pracy, z ZUS-em, z sądami i tak dalej, i tak dalej. To nie są puste słowa, bo NWELO prowadzi już bardzo zaawansowane rozmowy i trwają prace szczegółowe dotyczące architektury, dotyczące sposobu wykorzystania naszej platformy w Ministerstwie Cyfryzacji. I te prace są naprawdę bardzo zaawansowane i bardzo blisko widzę tutaj koniec tych działań, aby w przyszłym roku można było z portalem obywatel
gov.pl wystartować. Czym zajmuje się Envelo? Envelo zajmuje się przeniesieniem Poczty Polskiej, a zarazem obsługą całego państwa, całego społeczeństwa w nową epokę, w epokę przyszłości, gdzie poczta dzisiejsza stanie się pocztą nowoczesną, a państwo polskie będzie kontaktowało się nie tylko za pomocą listonosza Urzędu Pocztowego, ale będzie się kontaktowało również drogą elektroniczną. I to dzisiejsze porozumienie przybliża nas w tym kierunku. Dziękuję. I bardzo proszę, pan prezes Robert Malicki, odpowiedzialny za dział IT w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dzień dobry państwu. Ja dodam troszkę takich szczegółów technicznych. Jak państwo zapewne wiecie, wczoraj zostało skierowane do konsultacji społecznych koncepcja wprowadzenia dowodu z warstwą elektroniczną w Polsce od 1 stycznia 2019 roku. Ta koncepcja zakłada bardzo istotną rolę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. My nie bylibyśmy prawdopodobnie w stanie spełnić wszystkich zadań, które tam są, gdybyśmy nie poszukali szerszego porozumienia i partnerów dookoła siebie. Stąd ten dzisiejszy list intencyjny o współpracy z pocztą. To jest wyjście naprzeciw obywatelom. Wprowadzenie dowodu z warstwą elektroniczną w Polsce spowoduje, że w ogóle jak wszystko będzie inaczej niż było do tej pory, można by tak powiedzieć. Ale pamiętajmy, że urzędów samorządowych jest niecałe 3000, podczas gdy Poczta Polska dysponuje placówką prawie 5000, siecią prawie 5000 placówek, czyli prawie dwa razy więcej niż jest urzędów. I owszem, Polska cyfrowa ma sens wtedy, kiedy obywatel do tej Polski cyfrowej będzie miał dostęp. Stąd między innymi nasze dzisiejsze porozumienie, żeby ten dostęp stał się łatwiejszy i w sensie fizycznym, ale też i w sensie technicznym. Tutaj połączenie infrastruktury, połączenie sił pomiędzy nami, Pocztą Polską i spółką Envelo spowoduje, że rzeczywiście Polska cyfrowa nie będzie pięknym tylko projektem, ale stanie się powoli rzeczywistością. Powoli, to znaczy od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. W takim razie zapraszam panów prezesów do uroczystego podpisania porozumienia inaugurującego współpracę w obszarze rozwoju usług cyfrowych. Nie, nie. Pan prezes ma ze wszystkim powtórzenie. Już zaraz sprawdzę. Tu już dla pana prezesa tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo. Porozumienie wygląda w ten sposób. To jest pierwszy wiersz. Tak? Mały krok w Centrum Prasowy PAP, ale dla rozwoju i procesu cyfryzacji Polski naprawdę znaczący. Proszę wierzyć, że to jest w ramach tego, można powiedzieć, pewnej struktury, którą my nazywamy Poland S.A., grupowania się przy różnych działalnościach gospodarczych spółek Grupy Skarbu Państwa. Proszę wiedzieć, że to jest naprawdę wielki krok w celu unowocześnienia państwa polskiego i ułatwienia obywatelom kontaktu nie tylko z administracją publiczną, ale także i biznesem. Także dziękuję uprzejmie. Dobrze, to zapraszam państwa teraz do zadawania pytań w przedmiocie naszej konferencji. Proszę bardzo, jeśli są pytania, to jesteśmy do państwa dyspozycji. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dziękuję. Mieczysław Starkowski, magazyn IT Reseller. No przede wszystkim może dowiemy się, co panowie podpisali, znaczy co, o czym jest ten dokument, o czym ten dokument traktuje i co on naprawdę oznacza i no co będzie oznaczał w przyszłości, do czego dążymy tak naprawdę. Proszę,
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, tak. Proszę państwa, jak każdy list intencyjny ma charakter pewien deklaratoryjny, ale mamy pewne obszary bardzo sprecyzowane. Otóż spółka PWPW jest dostarczycielem elektronicznego podpisu i chcemy na bazie placówek i sieci dystrybucji bardzo dobrze rozwiniętej, profesjonalnej Poczty Polskiej oferować ten podpis elektroniczny obywatelom, tak żeby udział w rynku obrotu i użytkowania podpisu elektronicznego zwiększał się systematycznie. Ponadto spółka PWPW ma pewne kompetencje związane ze szkoleniami i z wiedzą na temat zabezpieczenia dokumentów, druków, dokumentów podróży identyfikacyjnych i chcemy odpowiedzieć na oczekiwania naszych partnerów z Poczty Polskiej i podnosić ich kwalifikacje oraz na ten temat wiedzę. To są na przykład takie obszary, które są precyzyjnie w tym dokumencie wymienione. Natomiast to jest zaczyn. Proszę to traktować jako pewien zaczyn bardziej perspektywicznej i szerszej współpracy i zacieśniania naszej współpracy w najbliższych latach. Jedną rzecz można dopowiedzieć, mianowicie to porozumienie oznacza, że w krótkim czasie skończy się zagrożenie, że będą ludzie oszukiwani na przykład poprzez fałszywych listonoszy, ponieważ na mocy tego porozumienia PWPW wyprodukuje legitymacje służbowe dla pracowników Poczty Polskiej i te legitymacje praktycznie będą niemożliwe do podrobienia. Czy pan prezes Poczty Polskiej, pan Przemysław Sypniewski chciałby coś dodać? Szanowni państwo, jakby trochę też dodając do tego porozumienia, to jest tak, że współpraca między naszymi firmami trwa od lat, bo Poczta jest także emitentem papieru wartościowego, jakim jest znaczek i PWPW drukuje dla nas znaczki. I to, że wchodzimy w erę cyfrową i kontaktów cyfrowych, to nie oznacza, że przestanie istnieć konieczność dostarczania różnego rodzaju dokumentów, na przykład dowodów cyfrowych, tak, czy tego i PWPW, które stanie się i już jest dostarczycielem tego typu dokumentów, będzie korzystało z bezpiecznego kanału dostępu czy dostarczania, jakim jest Poczta Polska. Na to w ten sposób trzeba patrzeć. Także to, o czym powiedział prezes Malicki, że dysponujemy największą siecią, bo mamy 4,5 tysiąca własnych placówek, ale cała sieć pocztowa to jest ponad 7700 placówek i także to umożliwi szerszy dostęp na przykład w kontekście czy też właśnie podpisu elektronicznego, czy tworzenia profilu zaufanego. I to są takie elementy, które wzajemnie chcemy sobie udostępniać i korzystać z efektu współpracy z pożytkiem dla obywatela. Pan prezes Usidos. Platforma Envelo jest to platforma, która jest w stanie obsłużyć 40 milionów użytkowników. Na taką populację została skrojona. Posiada swoją skrzynkę Envelo. Poprzez tą skrzynkę Envelo już niedługo będzie można kontaktować się z każdym urzędem, a także z biznesem. A dzisiaj dla nas są ważne pewne instrumenty technologiczne, bardzo zaawansowane, które posiada właśnie PWPW. Chociażby znacznik czasowy, czy kwestie związane z podpisem kwalifikowanym, a także co dla nas jest bardzo ważne, to tak zwane elektroniczne doręczenie. Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś będzie chciał wysłać wiadomość elektroniczną, pismo elektroniczne lub jakiś inny ważny dokument poprzez naszą skrzynkę Envelo, będzie ona miała wartość listu poleconego. A jest to bardzo ważne rozwiązanie dla każdego, czyli bez wychodzenia z domu będzie można wysłać list polecony, który będzie potwierdzony odpowiednią technologią, którą właśnie między innymi daje nam PWPW. Proszę bardzo, kolejne pytania. Dzień dobry, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Chciałem się podpytać o te najbardziej namacalne efekty tego porozumienia, tego listu intencyjnego, które w najbliższym czasie tak zwany statystyczny Kowalski będzie mógł na własnej skórze odczuć. No i jakiś taki harmonogram poszczególnych etapów współpracy. Kiedy te efekty będą, które efekty będą szybciej, które będą później. Dziękuję. Ja może odpowiem w ten sposób, że to, co będzie najszybciej dostępne, to możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego.
certyfikowanego podpisu kwalifikowanego przez każdą osobę, to będzie w zasadzie w tej chwili już możliwość załatwienia bardzo szybko od ręki w każdej z wskazanych przez pocztę placówek pocztowych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest istotne, żeby popatrzeć też i na to nasze porozumienie w troszkę szerszym kontekście. To znaczy to jest trochę tak, że być może nie o wszystkim my powinniśmy mówić, bo te informacje powinny wynikać z ministerstw, które nad tym pracują. To, co ja wspomniałem o koncepcji dowodu z warstwą elektroniczną, to jest efekt pracy trzech resortów: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia. Ale na przykład w ramach tych prac były też pewne wyjazdy studyjne i chociażby dla przykładu na Węgrzech jest rozwiązanie takie, że zarówno wnioskowanie o dokumenty, jak i dostarczanie do domu obywatela dokumentów jest realizowane przez pocztę węgierską. Także można sobie wyobrazić, że podobne rozwiązania mogłyby mieć miejsce też i w Polsce. Kolejne pytania, bardzo proszę. Bardzo proszę. Skąd pieniądze na to, ile to będzie kosztowało, Mieczysław Rudy? Na początek, ile pieniędzy potrzeba, ile później i docelowo do czego zmierzacie? Czy dopuścicie konkurencję, czy tylko zmonopolizujecie rynek cały? Jak to będzie wyglądało? To jest tak, że jesteśmy u początku drogi. W następstwie podpisania porozumienia powstaną wspólne zespoły robocze, które określą harmonogram działań, a także z tym związane koszty ponoszone dla obu stron. I dopiero tego wynikiem będzie odpowiedź, którą pan tutaj zadał. Natomiast naszą ambicją nie jest monopolizowanie rynku. Naszą ambicją jest unowocześnienie Polski, stworzenie bardziej komfortowych warunków obywatelom w relacjach obywatel, administracja państwowa, biznes. I my się tym po prostu zajmujemy. Bardzo proszę, pan prezes Poczty Polskiej, czy chciałby tutaj coś dodać? Szanowni państwo, to porozumienie to jest, bo patrzę na pocztę, jak państwo wiecie z różnych innych moich konferencji, jako na pewien rodzaj służby wobec obywatela, nie wyłącznie jako biznes. I to porozumienie, które polega, którego jednym z elementów jest to, że państwowa spółka z inną państwową spółką tworzy pewną możliwość do obywatela, patrzę na to w kategoriach, że to jest możliwość bezpieczna, ponieważ usługi cyfrowe niosą ze sobą również tam całą gamę różnych niebezpieczeństw. Kanał dystrybucji różnego rodzaju produktów cyfrowych, który my tutaj także tym porozumieniem będziemy tworzyć, bo to też na to trzeba patrzeć w kontekście, że ono, to porozumienie nic nie zamyka, ale tylko otwiera. To należy patrzeć na to, że my chcemy dać obywatelom taki bezpieczny, pełen zaufania kanał. On ma być oparty na tym, że PWPW jest spółką Skarbu Państwa, a Poczta jest nie tylko spółką, Poczta Polska jest nie tylko spółką Skarbu Państwa, ale cieszy się olbrzymim zaufaniem obywateli. I nasi pracownicy, listonosze, są ludźmi, którzy są często bardzo dobrze oceniani przez zwykłych obywateli, do których dzień w dzień docierają. I to jest takie tworzenie pewnego poczucia bezpieczeństwa, a nie tylko poczucia, ale też dawanie tego, że ten kanał będzie bezpieczny i że dane, które będziemy przekazywać, czy które będziemy musieli weryfikować w oparciu o nasz kanał, nie będą wykorzystywane w innym celu niż ten, którym obywatel sobie życzy. Tutaj jeszcze, żeby dopowiedzieć trochę do tego pana pytania, efekt końcowy będzie taki, że dla obywatela te usługi będą tańsze. I to jest kluczowa sprawa. Jak na to odpowie rynek, inni uczestnicy tego rynku, no to już jakby jest ich problem. Oni się będą musieli do tej sytuacji rynkowej dopasować. Natomiast to porozumienie strategiczne, jakie dzisiaj zawieramy, umożliwi po prostu rozwiązania tańsze z punktu widzenia obywateli. Bardzo proszę, kolejne pytania. To w takim razie bardzo państwu dziękujemy. Jeśli jest potrzeba udzielenia krótkich wypowiedzi dla państwa, to bardzo proszę. Jest też z nami pan dyrektor Łukasz Czechowski z Biura Informatyki Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe, także do państwa dyspozycji. Bardzo proszę. Bardzo